nie papierów wartościowych i mimo, że na zewnątrz może nie jest taka piękna aura, to na naszym parkiecie jest zawsze gorąco. A dzisiaj witamy prawdziwe złoto. Mamy złoto na parkiecie. Dzięki firmie, którą witamy na rynku głównym, firmie Brimów. A są z nami przedstawiciele firmy. Witamy serdecznie pana Przemysława Piotrowskiego. Pana Tomasza Piotrowskiego. Pana Jarosława Piotrowskiego. Nic dziwnego, że panowie mają to samo nazwisko, bo proszę państwa, witamy bardzo serdecznie na giełdzie firmę rodzinną. Jest z nami również pan Ryszard Czerwiński, wiceprezes zarządu Trigon Dom Maklerski. Witamy serdecznie. A, jest z nami na parkiecie. Proszę państwa, witamy bardzo gorąco firmę, chociaż firma nie jest takim prawdziwym debiutantem na giełdzie. Debiutantem jest na rynku głównym, ponieważ zadebiutowała na giełdzie na mniejszym parkiecie na rynku New Connect w 2011 roku, w sierpniu, a więc po niespełna trzyletnim okresie na rynku New Connect debiutuje na głównym parkiecie. Zajmuje się produkcją, dystrybucją wyrobów złota, srebra, również kruszcami, a swoje wyroby oferuje nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Także plany ma ambitne, po rozmowie myślę, że niebawem będziemy mieć też możliwość, oprócz dzisiejszego dnia oczywiście, powitać firmę w Warszawie, bo w tej chwili jeszcze firma w Warszawie nie jest obecna. Myślę, że o samej firmie i planach może poprosimy pana prezesa. Bardzo proszę. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na spotkanie. Chciałbym podziękować za przybycie członkom zarządu, członkom Rady Nadzorczej, jak również pracownikom, kontrahentom oraz wszystkim tutaj zebranym gościom. Debiut jest kolejnym ważnym krokiem w historii spółki. Ja chcę tutaj przypomnieć to, co powiedziała pani prezes, iż spółka debiutowała w 2011 roku na rynku New Connect. W tym okresie czasu spółka, myślę, iż pokazała, iż jest spółką godną zaufania, ponieważ jej stabilne wyniki i prognozy, które przedstawiała przez ostatnie lata, po pierwsze się potwierdzały, a drugim elementem, który był bardzo istotny z punktu widzenia inwestorów, to jest to, iż wyniki te były z roku na rok coraz lepsze. Przypomnę dla tych osób, które nie pamiętają historii spółki, iż historia nasza rozpoczyna się tak naprawdę w 1905 roku, kiedy to Jan Piotrowski daje pierwszy egzamin, później rok 1920, kiedy otwierana jest pierwsza działalność gospodarcza. Kolejne lata jest to kontynuacja rodzinnych tradycji i rok 1989, kiedy to już firma może w pełni realizować swoje plany i zamierzenia odnośnie rozwoju. Przez ten okres czasu firma rozpoczęła specjalizację w dziedzinie produkcji, czego efektem było bardzo duży wzrost sprzedaży zarówno na rynku krajowym, a później zagranicznym. Na obecnym etapie spółka sprzedaje swoje towary w Polsce, jak i praktycznie szczególnie w całej Unii Europejskiej. Jakie są plany rozwoju? Firma opracowała strategię 5-letnią marketingową, jak również strategię rozwoju. Jest tutaj jasno wytyczona droga, którą chcemy podążać. Zarówno chcemy rozwijać sieć sprzedaży detalicznej, która jest podstawą rozwoju firmy i gdzie wiążemy z tym naszą przyszłość. W tym roku zamierzamy około kilkanaście sklepów, w przyszłym roku kolejnych około 20. Także ten rozwój będzie dość dynamiczny. Dodatkowo pracujemy na rynku surowcowym, który też dobrze się rozwija i systematycznie tutaj pogłębiamy naszą strukturę w kierunku zwiększenia tutaj sprzedaży. Chcę zaznaczyć jeszcze jedną informację, tak, która jest. Jesteśmy jedyną spółką będącą obecnie w branży jubilerskiej na parkiecie giełdy papierów wartościowych, co też jest dużym wyróżnieniem. Wcześniej mieliśmy spółkę Krupp, ale jak wszyscy wiemy, ona już obecnie nie jest notowana. Także to jest też taki wyróżnik w naszej branży, że jesteśmy jedyni.
chciałbym podziękować za współpracę moim braciom, tak, wszystkim tutaj obecnym, którzy wspomagali nas w tym dziele, które jest teraz, żebyśmy mogli wystąpić tutaj przed Państwem i być na bankiecie. Chciałbym podziękować również wszystkim pracownikom, bez których ten sukces by nie się nie odbył. Chcę również podziękować mojej małżonce wspaniałej, która była bardzo wyrozumiała i tolerowała moje częste wyjazdy zawodowe, które wiązały się z rzadkim bywaniem w domu, no ale tak to jest, jeżeli buduje się silną i solidną strukturę, wówczas pewne wyrzeczenia są niezbędne. Chcę również podziękować firmie Trigon, naszemu operatorowi, który nas prowadzą na giełdę i wszystkim tutaj przybyłem osobom, które przyszły zobaczyć nasz pierwszy rejestr. Jak na razie widzimy, akcje są na plusie, także na zielono, także myślę, iż debiut na pewno będzie udany. Chciałbym teraz oddać głos pani Petr. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam powitać, proszę Państwa, kolejnego członka rodziny, brata pana Sławomira Piotrowskiego, który jest również z nami i oczywiście też pomaga bracie tego rodziny. Proszę Państwa, no, ważne wydarzenie nie tylko dla nas, ponieważ tak jak powiedziałam, kończą się wielkie prywatyzacje, stawiamy na też bardzo biznes polski, firmy rodzinne. Chcielibyśmy, aby firmy rodzinne zagoszczały coraz częściej, gościły na naszym parkiecie. To jest bardzo dobry przykład. Spółka, która ma ambicje, która chciałaby nie tylko zdobywać polski rynek, ale ma ambicje, aby coraz częściej być obecny na rynku europejskim. Dzisiejsza uroczystość to, myślę, ważne też wydarzenie dla firmy, ponieważ przybywa na pojawia się na głównym parkiecie, troszeczkę bardziej wymagającym, ale z drugiej strony to są dużo większe możliwości i wymagania również, ponieważ inwestorzy, szczególnie inwestorzy instytucjonalni, którzy są bardziej obecni, powszechnie obecni na rynku głównym, ale to jest również szansa na pozyskanie w przyszłości, jeśli takie potrzeby będą, kapitałowe. W tej chwili przechodzimy do ceremonii wręczenia tak naprawdę do symbolicznego zamienienia, ponieważ w spółce nie będziemy tak naprawdę zabierać tej statuetki, która jest już pamiątką z pierwszego debiutu na rynku nieruchomych, ale wręczymy prawdziwego, kryształowego i transparentnego byka giełdowego, który jest symbolem właśnie siły. Tej siły życzymy spółce w rozwoju i zdobywaniu kolejnych rynków. Dziękuję bardzo.